nic nie jest przesądzone. Szanowni Państwo, pomóżmy ten przejazd bramami, bo to już ostatni czasowy przejazd Puławskiego Super Sprintu. No, zobaczymy, czy to będzie 36 Sprawdzamy na czas i ruszył Patryk Jusza. Nie ukrywam, liczę, że BMW będzie na podium. Zaraz zobaczymy, z jakim...
sprawdzamy czas kierowcy Audi. No i zobaczymy tutaj, jak ten Turin sobie poradzi. Na razie bardzo efekt dobrze przejechał na tymczasowe zakręty. Jest szybko. Zobaczymy, jak sobie poradzi z deszczą. No i zobaczymy tutaj, jak ten Turin sobie poradzi. Na razie bardzo efekt dobrze przejechał na tymczasowe zakręty. Jest szybko. Zobaczymy, jak sobie poradzi z deszczą. Powróciło nasze 36 po małej kraksie, już bez przedniego zderzaka. Zobaczymy, jak sobie da radę. Liczymy, że już nie będzie więcej dodatków. Zobaczymy na razie bez większych przygód. Ta bawarska legenda przejechała. Widać u kierowcy spokój, rozwagę. Szanowni Państwo, ja w imieniu organizatorki, pani Agatki,
Da sobie radę. Ten słuch mimo dużej wagi jest winny. No i zobaczymy, już prawie półtoru za nami. Dosyć dbale tam zalepiona, czyż nie? Przejazd rodzinny, przejazd szybki. Nawet nie zdążyłem się na tego Peugeota. Aby teraz kierowca nie popełnił błędu. Myślę, że ten mały samochodnik pokaże naprawdę pan wzór. Z racji swojej historii samochodowych rajdów. Na razie bez pewnie. No i zobaczymy, jak ten król lew. I możemy już przywitać Peugeota. Kasper Kulas, trzeci na dworze polskiego super sprintu. Ostatnia szansa, aby swój czas poprawić. No, widzimy, że wróciło BMW 36. Po prostu kierowca powiedział, że było troszeczkę za ciężkie, więc odszedł i zderzał przedni. No i przystąpił po raz trzeci do przejazdu. Masa wrogie przyspieszenia. Ale na torze mamy aktualnie E46 w kompakcie. Zobaczymy. Na razie bardzo ładny, poprawny przejazd. Można nadmienić, że jest to full pakiet, gdzie już amortyzatory są troszeczkę lepsze. Jest to też full pakiet w racji tego, że tablica jest w radomie, więc właśnie to pokazane. To jest full pakiet. No tak, to prawdopodobnie też wydaje mocy. I sprawdzamy czas przejazdu. E46. Za kierownicą Dariusz Tarkowski. A po jego prawej stronie Kuba. Dużo mocy, no to widać, że po prostu kierowcy sprawia radość jeżdżeniu. Mimo jak już przeprowadzono zmiana silnika na coś z nowszej generacji.
7 minut, czyli czas został poprawiony. I sprawdzamy pomiar czasowy przejazdu Darka. No i zobaczymy, jak sobie poradzi w trzecim przejeździe Audi A4 B6. Piękny kolor, czy proszę przełożyć na czas. No zobaczymy. Zaraz zobaczymy, jaki będzie czas. Opony aż piszczą, no widać, że kierowca się stara uzyskać jak najlepszy czas. No i sprawdzamy, jak to będzie wyglądało na panelu czasowym. Stopera i palec Andrzeja, żeby ten pomiar był jak najbardziej wiarygodny. No widać, że ten przejazd chyba na razie jest szybszy od poprzedniego. Nie ma co przesądzać, czekamy do końca, zobaczymy na eliminacji, jak to będzie wyglądało. A już mamy startę z numerem 12, też pojawił się Jarosław Staszek w swojej bandzie, który nieoficjalnie jest rekordzistą dzisiejszego tutaj to własnego super sprintu, minuta 14. Więc jest się co bić, ta klasa druga naprawdę tutaj pokazuje. Można fajnie tutaj szybko jeździć. No i sprawdzamy, szanowni Państwo. Nie tak, bo w sumie kobiety wiedzą lepiej. Wiedzą lepiej, tak? Nie kłóćmy się z tym. I już Krzysiu z Karoliną w czerwonym Citroenie. Z numerem 33 jeżdżą w starcie. No i zaraz się dowiemy. Jak to wygląda? Ja jestem bardzo ciekaw, bo tam mam ułamki sekund i długości paznokci. Ale to zrobi! Dodaję, oczywiście, że dodaję.
stało rodziny, stało równo widać, że ten, że to zawieszenie jest dosyć niezwykłe. Mitsubishi Spacecara z granicą jednakowa Krzysztof Jerzyna. Uwaga, uwaga. Na razie nie było ewidentnych błędów. No zobaczymy, jak sobie kierowca poradził. Dalsze czasy razem, Krystiana. Drugi przejazd będzie lepszy od poprzedniego. Nie było. Można nadmienić, że kierowca posiada opony, które są o wysokiej przyczepności. Czy na pewno oj, są to opony typu slick, tak? Semi-slick, dokładnie. Ja mam taki semi-slick opony po 6 sezonach. Po 6 sezonach to właśnie najlepsza jest taka opona na jazdę. Szczególnie po mokrym. Cieszę się, że nie masz opon tak zwanych wielosezonowych, czyli z przodu letnich, z tyłu zimowych. Bardzo dziękuję.
Ja w zimę nie jeżdżę. Tylko dole. No i sprawdzamy tutaj pomiar czasowy, bo Mondeo dosyć szybko. Także to piękna muzyka, piękna silnika Subaru. Tak właśnie chciałem powiedzieć, że to ten dźwięk poszło z historii. Tak nie można z niczym pomylić.
Śmiesznie wygląda, że przejazd samochodu, którego nie słychać. No i zaraz będziemy znali wynik. Czy kierowca się poprawił? No, pierwszy zakręt agresywnie, ale to BMW wyraźnie bardzo ciekawa okleina, prawdopodobnie okleina. Ja myślę, że kierowca to z tymi okleinami ma wspólnego. Tak jest. Mimo że przejazd nie do końca został dany, to kierowca ma już pierwszy przejazd. Zobaczymy, jak teraz się spisze. Opel też również kojarzą się i nie kojarzą się z sportowymi samochodami, ale można przypomnieć taki samochód jak Lotus Omega. Niesamowity samochód, no legenda. Lotus z Lotusem, ale nie szybki Opel, to się kojarzą z czym innym. I zazwyczaj szybki Opel to jedzie za nami i zaczyna błyskać. Czy jechał już teraz koło w służbie. Ale zazwyczaj te szybkie Opel z fajnymi silnikami, no to siały postrach na drogach z kamerą wideo rapid. Tak jest, jak już widzimy w ustelach, jak to prawdopodobnie będziemy grali. Także czymś musiało być na ten podyktowane. No, silniki w tych Opla musiały się czymś wyróżniać, skoro wzięto je na wyposażenie grup pościgowych policji. No, były to dosyć dobre konstrukcje. Miały swoje wady, no jak wszystkie prawdopodobnie silniki. Oj, agresywnie. Ale nie ma co się martwić, w przodu jest szeroka felgia od Insignii, więc ten przód trochę przyklejony. Mało kto wie, ale E36 Compact jest bardzo nerwisty ze względu na jego tylne zawieszenie. Podobno prowadzi się lepiej niż sedan, tak? Gorzej. Ja uważam, że gorzej. Gorzej to na pewno wygląda. Trochę w poślizgu, widowiskowe może nie czasowo, ale jest co pooglądać. Jazda bardziej bokiem. Drifterzy, kochani, drifterzy. Ściągnięta opona. No i wystartował.
10. Zobaczymy, czy poprawi swój poprzedni czas. Kierowcą,
komiksów w Harry Potter Edition. No jakby Harry Potter latał na takie nogę, to na pewno byłby dużo szybszy. Pani Kamola niestety musiała swoją rejdyweczkę zostawić na warsztacie z uwagi. A Waria mówi, że Wolden pojedzie równie szybko, równie dynamicznie, co pokazano po raz pierwszy. A teraz będzie miał szansę czas poprawić. Życzymy oczywiście powodzenia Kamilowi. A na mecie Peugeot, ale niestety jeszcze Citroen C2. No to jest dosyć ciekawe, ale prawdopodobnie finał będzie ten sam. W prezentach na zwycięzców dzisiejszej imprezy. A
a w międzyczasie też będziemy robić jakieś ciekawe konkursy, więc nasłuchujcie, cały czas będziemy tutaj przy stoliku tak organizatorów i będę takie zaproszenia na darmowe treningi. Turystyka tu, którzy nie mają się ukryć. Czekają na nas
czwartym momencie. Mamy czwarte, jak już pocują. Nie bez powodu te samochody, bo one zostały legendarne, jeśli można powiedzieć. Nie używamy tego wieku, to napędy w tych samochodach, silniki i tytuły, które zdobyły, wyścigi. Wy możecie dużo wyprzesać. Ja myślę, że wiecie, bo z tej pani poznańskiej wcale nie jest dobrze ustawowego. Jak najbardziej potwierdzam. I mamy to wszystko, co zamiar tutaj z tej skopinarii poznańskiej. To jest wielki kamber do piła, to lata. Tak jak już wcześniej wspominałem, każdy chyba, kto się wychowywał w piłowę, zna to uczucie czekania na skokach, na podwójną z kieczupem.
Więc myślę, że już niebawem będziecie mogli pewnie do tych smaków wrócić, ale jeśli chcecie już dzisiaj posmakować czegoś, to zapraszamy Was na stoisko tam przemienne, które pochętni się do Was uśmiechały. 90 w oryginalnej specyfikacji. Nie jest to samochód przerobiony. Jest to diesel. Tak jest, to jest diesel. A nikt nie mówił, że diesel nie może być szybki. No to jest turbo diesel, bo ja słyszałem. Szybki liczy demon na starcie, numer 660 rzeczy, pojawił się kierowca Forda Mondeo ST o wolności 3 litrów i mocy 226 koni, Sylwester Ziętek, i on zapoczątkuje klasę piątą. Ja tylko wspomnę, że diesel, owszem, ma swoje plusy, ma swoje minusy, do takich rozgrywek rywalizacji nie jest to wymarzony napęd. Dlatego, że w wysokich partiach obrotów te silniki, no nie można powiedzieć, że kuleją, ale to co najlepsze to w nich jest nisko, turbo diesel. No tak było do któregoś roku, później ta technologia poszła do przodu i bywają diesle, gdzie skład turbo. No i one już mają troszeczkę inną tą charakterystykę jazdy, ale no jednak prawdziwe wyścigi opierają się na benzynie, jednak na silnikach napędzonych paliwem. Ja nie wiem, czy dobrze słyszałem, ale chyba słyszę się w cylindrze. Ale mogę się mylić. Tak, dobrze słyszysz? A my? Trzy razy, jeśli nie wiem. Tak, było. I niesamowita, no niesamowita wersja, możemy o tym powiedzieć, no RS4P5, no jest to legenda. Ale RS4P5 z tym samym silnikiem, 286 biturbo. Sam zamysł silnika jest, można powiedzieć, taki sam, lecz no to są pewne różnice. Co nie zmienia faktu, że RS4 również daje niesamowitą frajdę z jazdy, naprawdę. No ale nie zapomnij, że nie jest to S4, jest to A4. No nie, ale również może być szybkie. A ile to ma wyjeżdżanie? 2,8. 2,8? Tak. 193. No można zmienić, tylko że to jest bardzo często. A za silnik 8 mamy często do 12 części, do tych bardziej wysokotygodnych graczy. Tak to jest Łowiec, czy Warków, czy Rozlandu. Akurat w tej marce dużo rzeczy były wymienne, gdzie użytkownicy mniejszej pojemności zmieniają sobie elementy. Szczerze mówiąc, ja to auto w okolicach bardziej wydzielne, że jest kopie niż po prostu. No tak, tak. Wśród lokalnych kryteriów, jeśli człowiek jednostki, to samo trzeba podążyć szkolone. Nie, widzimy te zakręty wcale nie są pokonywane, że tak powiem, torem. Najlepszym technicznie, ale są za to pokonywane torem najbardziej blogiskowym. Tak jest. To nie ma co ukrywać, że ten torem też jest dla Państwa. Dla Was. Jak chcę się cieszyć z jazdy, to jest podstawa tego wszystkiego. O to tym wszystkim chodzi. Ale jednak ciężko. Gdzieś tam sobie nie upuścić sobie. Zwłaszcza, że są już domki, w których pani trzeba chować cegła. Także nowe szczęście, nowe szczęście, nowe szczęście. Widzimy, że małe planie. Jest szybko. Na placu zrobiło się siłę. No, pan nie spasowiemy. No, niestety. Już zapomnę całe problemy się na mecie, a kolejny z drogi z klasy czwartej Wiktor Piarek swoje Audi A4, a tutaj masz 2,8. O! Karol Kraczyk pisze komentarz motorniczy warszawskiego tramwaju, że to jazda na kierunku. No, było blisko, ale naprawdę na po pierwsze szukanie, ale
ale tam chyba nie było Muśnierza. No nie, tam nie byłbym pewien. A słyszymy tak zwane popsy. Tak zwane popsy. Popsy. Jest to no, dosyć częsta modyfikacja, którą użytkownicy BMW wykonują w swoich samochodach. Nie muszą wymieniać kółki. No, niekoniecznie. Czego się tutaj decyduje, że modyfikacja tak zębańska, to zębańska, myślę, że jest problem, który wynika na pustu. No, to na pewno przeszkadza, aby ten dźwięk był taki, jak byśmy sobie chcieli. Jest szybko. Małe problemy na przedostatnim zakręcie, ale już, jak widzimy, no jest to seryjny samochód BMW E90 z 2-litrowym silnikiem diesla, o ile się nie mylę. To jest już nowsza BMW, ponieważ szczerze mówiąc na ulicach, w parkingach, wśród kierowników szybkiej jazdy chyba się nie widuje tego. No nie widuje się, bo relatywnie te samochody są jeszcze młode, w przeciwieństwie do BMW 46 czy 36 i ogólnie BMW 90 nie zachęca tak bardzo do szybkiej jazdy, jak w przeciwieństwie do E36, gdzie mamy układ skierowania bardzo bezpośredni u kierowcy. No ogólnie każdy BMW ma układ, który no, kierowca czuje, lecz już w przypadku modelu E90 on nie jest już taki bezpośredni jak w przypadku poprzednich modeli. Co nie zmienia faktu, że również są bardzo ciekawe wersje silnikowe tych BMW i nadmienię ciekawostkę, że można powiedzieć, że seryjnie produkowana MK z silnikiem V8 właśnie pierwszy raz była P90. I na starcie już kolejny zawodnik, również BMW 23. Proszę. Widzimy tutaj niezłego kierowcę. No to chyba jazdy fajnie zachowana. Zakręcenie wewnętrzną. Tutaj na miejscu startu mamy już taki charakterystyczny aromat świetni kątowej. Czuć, że sprzęgła pracują. Damy radę, tak więc już zapraszamy tutaj po imię do pani. Ale zerkam tam czasem widać. Jest szybko. No, patrząc po geometrii przejazdu, nie jest to świeżyzna. No, tutaj widać doświadczenie. Pamiętajmy, że nie tylko konie mechaniczne, ale w takich przejazdach przede wszystkim geometria. Tutaj praktycznie nie wychodzimy z drugiego biegu. Jest dobrze na razie.
test szybki. Minuta czasowa, na chwilę obecna minuta 10. Ja obstawiam, że czas będzie dobry, bo chyba widać, że geometria przemysłu bardzo dobrze. Wyścigów typu KJS są bardzo zwinne, posiadają bardzo dobre silniki. Tak naprawdę wyginęły trochę naturalnie, tak? Jeszcze tam te 5 lat temu w KJS-ach się je widywało. Często myślę, że jednak korozja wrogiem Hondy głównym jest. No niestety, no tak bywa. Co nie zmienia faktu, że są to bardzo szybkie samochody na szykanach. Przy odpowiednim zawieszeniu to naprawdę tutaj jest w stanie osiągnąć bardzo dobry cios. A jak widzimy, no tutaj jest dość szybko. Szanowni Państwo, z racji tego, że organizatorzy Puławskiego Super Sprintu wspierają też przedsiębiorcze dzieciaki, które w te wakacje potrafiły zagospodarować czas, troszeczkę pohandlować, pokazać się ze strony takiego zarządzania finansowego. Ustawiały się ze sprzedażą lemoniadek, także punto o pojemności silnika 1,2, czyli mniej więcej tyle, ile moje żelazko, ale ten samochód dysponuje potężną mocą 80 koni mechanicznych, włoskich koni mechanicznych, jako pilot Grzegorz Siedlecki, auto z numerem 35, już na trasie radzi sobie zwinnie, radzi sobie dynamicznie, pędzi. Ja uważam, że te małe auta są trochę niedoceniane, jeśli chodzi o fan z jazdy. Nie liczą się tylko konie mechaniczne oraz staw osi, ale przede wszystkim, żeby to auto dawało radochę z jazdy, musi być sprawne, o tym nie można zapominać. Już następny zawodnik dopina kask, skrzydły w dół, w kasku oczywiście. I patrzymy na czas przejazdu Fiata Punto. Na chwilę obecną jest to minuta 18. Ajajaj. Na ostatnich momentach już Fiat Punto. Mi się w ogóle bardzo podoba ideologia Hot Hatcha. To jest coś większe od go-kartu, to jest taki go-kart dla ludzi, którzy już mają to tam 70 km, 80. Tak, mimo niewielkiej mocy takie samochody dają bardzo dużo frajdy z jazdy po prostu. I tu widzimy, że też nie jest to chyba pierwsze spotkanie z torem i ciasnymi zakrętami. I zapraszamy też na start już powoli, aby się ustawiali. Tutaj aż tak agresywnej jazdy nie widzimy, ale jest bardzo dobrze tutaj geometria toru zachowana i też prawdopodobnie czas będzie dobry. No, tą technikę jazdy składa się sporo, to są momenty hamowania, to są przejazdy między zewnętrzną a wewnętrzną krawędzią toru. To wybranie tej odpowiedniej trajektorii właśnie pozwala uzyskać jak najkrótszy czas. Yeah.
No, procedura startu. Jest szybko. Zobaczymy, czy to się przełoży na czas. Czy nie będzie błąd? Na razie wygląda to obiecująco. Może jest na początek jeszcze pełno. Sprawdzamy na czas Pawła. I sprawdzamy czas. Kierowcy Audi. Zapraszamy piątą grupę. No i zobaczymy, jak sobie poradzi Ford Mondeo ST. Przypominam, że samochód ma tylko na przedmiotowość. Półtor za nami. No i zaraz zobaczymy, z jakim wynikiem się upiastuje. I ruszył Patryk Jusza. No ja nie ukrywam, liczę, że BMW będzie na podium.
zobaczymy. Połowę trasy, a już tak naprawdę końcówkę. Szanowni Państwo, sprawdzamy czas przejazdu.